antenie Radia Maryja. Witam księdza Tomasza Kancelarczyka z Fundacji z Bractwa Małych Stópek. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Księże Tomaszu, kilka spraw, które nam się gromadzą w tym czasie, związanych z życiem, z obroną życia, między innymi decyzja sądu, który orzekł, że Mary Wagner jednak popełniła zbrodnie czy przestępstwo. Oczekujemy na karę, jaka ma spotkać Mary Wagner. A druga rzecz też związana z inicjatywą, której projekt dziś ma pojawić się, czy może już pojawił się na biurku marszałka Sejmu. Inicjatywa zatrzymaj aborcję, więc z jednej strony mamy coś smutnego, pokazującego, że ta obrona życia jednak napotyka na poważne, potężne przeszkody, a z drugiej strony inicjatywa, która w tej obronie życia ma służyć. No, mówimy tutaj o sprawach związanych z obroną życia, a więc wartości życia, a więc sprawę bardzo ważne życia i śmierci. Pierwsza sprawa dotycząca wyroku sądu w Kanadzie, to trzeba zauważyć, to w Kanadzie, który już ogłosił, że jest winna. Teraz tylko będzie kwestia ustalenia kary dla Mary Wagner. Z pewnością po raz kolejny Mary Wagner, ta niesamowita, silna kobieta, chociaż takiej bardzo, bardzo drobnej budowy ciała, po raz kolejny będzie uwięziona i odsiadywała wyrok za, to jest tak jak się tam nazwane, zakłócanie działalności gospodarczej, którą jest aborcja. Jako firma, klinika aborcyjna, a tutaj Mary Wagner, niebezpieczna kobieta, nie z ładunkami wybuchowymi, tylko z różańcem w ręku, z białą różą wręczaną kobietom, które tam chcą dokonać aborcji. Takie oto jest jej przestępstwo. I ona w tej Kanadzie, która dla nas jest jakaś też tak geograficznie, można powiedzieć, bliska, bo klimatycznie bym powiedział, szczególnie tam w jednym rejonie, tak jesteśmy na tym samym też rozdrażniku, jesteśmy położeni i niektórzy, którzy są w Kanadzie, mówią, że czują się tak jak klimatycznie w każdym razie, jak w Polsce. W tej Kanadzie, które dokonuje się tak wiele aborcji ze względu na prawo, które jeszcze jest z czasów tych angielskich i ono traktuje człowieka dopiero po urodzeniu, a więc do urodzenia to jest nie człowiek, gdzie można go zabić. Oczywiście tam to innymi słowami jest to sformułowane. I ona takie czyni przestępstwo. Takie, że przeszkadza w działalności gospodarczej, którą jest aborcja. Mam takie właśnie te skojarzenia także z tymi wydarzeniami, które są w Polsce, bo ta działalność gospodarcza, której ona przeszkadza, to jest aborcja i za to idzie do więzienia. I tak pomyślałem sobie, co by było, gdyby tam w Kanadzie ktoś nie dopuszczał do wycinki drzew zgodnie z prawem. A jak to u nas się dzieje, to też jest przecież przeciwko jakiejś tam działalności gospodarczej. I to, co u nas niektórzy pojmują za przestępstwo, tam niestety, może inaczej, to, co u nas, te demonstracje przeciwko wycince drzew, tam w Kanadzie z pewnością byłyby bardzo, bardzo mocno osądzone, a zabijanie nienarodzonych dzieci nie jest osądzone, jest dopuszczalne w sposób naprawdę bardzo, bardzo tutaj dużej ilości tych dokonywanych aborcji. Mary Wagner, powie specyficznie z pokorą, przyjmuje ten osąd sądu, także i w trakcie spraw sądowych ona tak bardzo upodabniała się do tych nienarodzonych dzieci zabijanych, bo przecież nie broniła się. Broniła się ciszą, czy też może zachowywała się tak, jak te dzieci, które są zabijane. I to jest naprawdę wielka, wielka kobieta, która wymaga naszego wsparcia, naszej modlitwy, aby ona była silna. I myślę też, że to, co z nią się stanie, bo niewątpliwie
kara, że to, co się z nas stanie, będzie także dla nas jakimś takim wskaźnikiem i może nawet i umocnieniem, że oto ta kobieta jest w stanie to uczynić, jeżeli ona jest w stanie to przyjąć i przyjąć taką karę, to my też możemy wiele zrobić w obronie życia. I tutaj Mentel przeszedł do tej inicjatywy po raz kolejny już. To już tyle tych inicjatyw było, aby w sposób prawny zakazać zabijania nienarodzonych dzieci. Tym razem inicjatywa Fundacji Życia i Rodziny, Fundacji pani znanej dobrze nam pani Kali Godek, która ma na celu w sposób prawny zakaz zabijania dzieci nienarodzonych, które są chore, czy też podejrzewane o chorobę. Bo weźmy pod uwagę to, że te 1000 istnień ludzkich, które obecnie co roku są zabijane w Polsce, to nie tylko dzieci chore, ale także i podejrzewane o chorobę. Tak było w przypadku, często w wypadku zespołu Downa, gdzie około 40%, mogę tam się trochę mylić, ale w każdym razie taka jest wskazywana wykrywalność zespołu Downa, że 60% jest na pewno, a 40% zabijanych jest zdrowych dzieci. Oczywiście ani zdrowe, ani chore nie powinny być zabijane. Dlatego też od września ruszamy po raz kolejny. Po raz kolejny myślę, że nie możemy poprzestać nigdy na tym, aby walczyć o prawny zakaz zabijania, bo prawo, które zezwala na zabijanie, jest bezprawie. My myślę, że w tym temacie mamy właśnie takie bezprawie, i to ci wszyscy obrońcy demokracji tutaj powinni krzyczeć, że jest bezprawie, że nie wolno zabijać nienarodzonych. Niestety nawet komuś ostatnio zadałem takie pytanie, czy z tych wszystkich, którzy występują w mediach i bronią demokracji i mówią, że u nas jest dyktatura, czy ktoś z nich kiedyś wystąpił w obronie nienarodzonych? I ani ja sam, ani moi rozmówcy wielokrotnie o to pytanie nie byli w stanie wskazać ani jednej osoby. To też jakby wskazuje na te osoby, które rzekomo bronią demokracji. Jeżeli nie bronimy życia najsłabszych, to tak naprawdę my nic nie bronimy. To jeżeli nastajemy na życie najsłabszych, to ta dyktatura jest tak naprawdę w nas, bo nie mamy takiego prawa, aby decydować o czyimś życiu. I od września zbieramy po raz kolejny podpisy. Teraz do tych wszystkich, którzy mnie słuchają. Składamy swoje podpisy, swój głos pod tym, aby takie prawo zakazujące zabijanie nienarodzonych chorych dzieci było, ale także do tego podpisywania są potrzebni wolontariusze. Ci wszyscy, którzy w swoich miejscowościach, w swoich parafiach, ale nie tylko, bo to niekoniecznie musi być w parafiach, gdziekolwiek, którzy chcą zebrać podpisy, nawet jeżeli mieliby tylko otrzymać jedną kartkę z formularz do zbierania podpisów i zebrać 10, 15, 20, a może nawet i kilka podpisów wśród swoich znajomych, swojej rodziny, to już jest coś wielkiego, co możemy zrobić, dlatego już teraz posługujemy bardzo, bardzo mocno te osoby, które chciały się bardziej włączyć w zbieranie podpisów, nie tylko złożenie swojego podpisu, ale także i te kilkanaście, a może kilkadziesiąt, a może kilkaset podpisów zebrać. Proszę o zgłaszanie się do Fundacji Życia i Rodziny, także jeżeli też jakiś kontakt jest z nami, z Fundacją Małych Stópek, to też zapraszam i na pewno stosowna informacja będzie udzielona, tak abyśmy takim formularzem dysponowali i od września bardzo mocno ruszyli ze zbiórką podpisów i od razu także tych wszystkich, którzy będą zbierać te podpisy gdziekolwiek w Polsce, zachęcam, aby z Fundacji Małych Stópek aby otrzymali, to jest bezpłatne otrzymanie wystawy mówiącej o wartości człowieka właśnie z niepełnosprawnością. To jest wystawa, która dosłownie dzisiaj została już zlecona do druku w bardzo dużej ilości, gdzie można poszczególne kartki formatu A2 bodajże, tak dość duże, wywieźć.
Anterama, czy jest to jak i to już inwencja każdego organizatora. I właśnie w obecności takiej wystawy, pięknej wystawy, pokazującej osoby z niepełnosprawnością, z jednym zdaniem określającym coś bardzo takiego charakterystycznego dla tych osób, bo myślę, że każdy z nas ma coś takiego charakterystycznego, co jest piękne po prostu w naszym życiu i tak samo osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I w takim otoczeniu można zbierać podpisy, od razu pokazując, zobaczcie, bronimy właśnie tych osób, które mamy na tych pięknych zdjęciach. I to też jest jakby dalszy etap z tego zbierania podpisów, a więc można śmiało zgłaszać się do fundacji małych stópek do nas, dzwoniąc, pisząc maila, z pewnością taką wystawę też przekażemy. I od razu wszystkich tych, którzy mogliby w jakikolwiek sposób pomóc w tym większym jeszcze wydrukowaniu tej wystawy, bo chcemy dziś wydrukować w ilości na pewno 2000 sztuk, to jest dość dużo, ale myślę, że gdyby chętnych było i więcej, to też i będziemy starali się o jeszcze większy nakład tej wystawy. Ona będzie zrolowana w długie, przesuwana do dalszej dyspozycji. I to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy nie zakopali tej sprawy, żebyśmy ją nie schowali, kto inny to zrobi. Jeżeli Mary Wagner potrafi z różnym ręku wręczać róże tym kobietom i iść po raz kolejny do więzienia, to tym bardziej my możemy złożyć podpis, to bardziej my możemy zebrać kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset podpisów, to bardziej my możemy zorganizować w swoim środowisku tę wystawę, o której mówię. To jest tak naprawdę w porównaniu do tego, co robi i znosi Mary Wagner, to jest naprawdę niewiele, ale ona daje nam obecnie taki sygnał, daje nam przykład, że trzeba robić wszystko, co możliwe w naszej mocy, aby ratować te najsłabsze istoty ludzkie. Zatem zachęta do tego, by być czujnym w obronie życia i właśnie by się inspirować takimi pięknymi przykładami, bo to się dzieje na naszych oczach, to nie są jacyś święci, których dzisiaj wydobywamy sprzed kilkuset lat, prawda? Tylko to są ludzie, którzy... Tak, gościliśmy w Polsce Mary Wagner bodajże 2 lata temu, albo 2 albo 3 lata temu gościliśmy ją. Była także u mnie w moim mieście w Szczecinie, ale była w wielu miastach, i Gdańsk, Toruń, także i w radiu Maryjo, pamiętam, i telewizję Trwam, i w całej Polsce. I to jest naprawdę, chciałbym, żeby jeszcze przyjechała, no niestety boję się, że wyrok, który zapadnie niedługo, uniemożliwi jej taki przyjazd, ale gdyby inaczej było, to na pewno zostanie zaproszona do naszego kraju, aby po raz kolejny dać nam świadectwo przed nami i dla nas, aby nas umocnić, żebyśmy nie bali się stawać w obronie tych najsłabszych nienarodzonych. Bardzo dziękuję, księże Tomaszu, za tę wypowiedź, no i zachętę kolejną. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Szczęść Boże, a zatem też w tej inicjatywie Zatrzymali Aborcję będziemy się jako Radio Maryja przyglądali od września, jak organizatorzy, inicjatorzy mają nadzieję, będzie możliwa zbiórka podpisów, kiedy już to rozporządzenie zostanie wydane, pozwolenie i tak dalej, ale o tym wszystkim na antenie Radia Maria będziemy Państwa informować. Thank you.
co? Kolejną drogę jako alternatywną. W wielu miejscowościach
części Kujaw i Pomorza, także południowej części Pomorza. Dziesiątki agregatów prądotwórczych dużej mocy zasilają chociażby stacje POP, żeby w wielu miejscowościach, w wielu miastach, miasteczkach, wsiach, gdzie nie ma prądu w dalszym ciągu, płynęła woda, żeby zanalizować skutki. Będziemy tam bardzo długo. Już w nocy, w piątku na sobotę, komendant Gminy Państwowej Straży Pożarnej, który obecnie, teraz w tej chwili, kiedy rozmawiamy, kieruje działaniami ratowniczymi na terenie województwa pomorskiego. Pan komendant, generał brygady Wyszyk-Suski, skierował na miejsce strażaków na Kujawy, Pomorze i Pomorze z wielu innych województw. W tej chwili pracuje kilka grup, dotarła grupa z województwa małopolskiego. Strażacy rotacyjnie zmieniają kolegów z Pomorza, z Kujaw i Pomorze. Pracujemy, zabezpieczamy tak jak zasiedla, powalone drzewa, również zasilamy stację POP chociażby, a w Rydlu, w województwie pomorskim, tam pomagamy zwierząt w dbaniu skutków chociażby tego, co spowodowała natura, powalając tysiące drzew do Brdy, kanału Brdy, powodując spiętrzenie tej rzeki na odcinku 20 kilku kilometrów. W tej chwili nie ma zagrożenia powodzią, zalania tej miejscowości. Tam zostały prewencyjnie ustawione zapory przeciwpowodziowe, ale to ogromna operacja ratownicza tylko w tej miejscowości, gdzie sytuacja praktycznie się już ustabilizowała. Oczywiście wiele zniszczeń, ale jest już praktycznie większości domów z prąd. Pracuje prawie 300 strażaków. Ja chciałem zapytać o to, ponieważ też do nas dzwonią ludzie, nasi słuchacze, pytając, w jaki sposób można pomóc, więc pytanie pierwsze, jaka pomoc jest potrzebna najbardziej, jeżeli chodzi o taką pomoc z zewnątrz, a drugie też pytanie, bo wiem, że mieszkańcy, czy sąsiedzi, czy mieszkańcy okolicznych miejscowości chcą też przychodzić z pomocą i takie pytanie może bardziej techniczne, praktyczne, jak najlepiej pomagać, żeby też nie przeszkadzać w pracy i w tych akcjach, które prowadzi Państwowa Straż Pożarna. W każdym powiecie, w każdej gminie działa określony sztab kryzysowy, który koordynuje działania nie tylko ratownicze, ale chociażby pomoc humanitarną, jeśli chodzi o udzielanie zapomóg, te, które rząd przekazał na rzecz osób poszkodowanych. Mówił o tym między innymi podczas sobotniego briefingu pan minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak, mówiła również pani premier Beata Szydło, dziękując właśnie miejscowość Rytal. Natomiast sądzę, że potrzebne ręce do pracy, natomiast to już trzeba uzgadniać z poszczególnymi sztabami kryzysowymi. My jesteśmy formacją ratowniczą, również mówię tutaj o członkach ochotniczych straży pożarnych, którzy wraz z nami usuwają te skutki. Ja tylko chcę pokazać jeszcze jedną liczbę, że od praktycznie momentu, kiedy wystąpiły te nawałnice, czyli mówimy od piątkowego wieczoru, w całej Polsce pracowało i pracuje prawie 78 tysięcy strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Ci ludzie niekiedy zostawiają swoje rodziny, swoje domy, które też niekiedy są uszkodzone, chcąc nieść pomoc innym. Natomiast strażacy na pewno mają ogromną determinację i oczekiwania pomocy. Z uwagi na to, że cierpimy i nam chcemy pomagać. Również w tej pierwszej godzinach, kiedy przyszło nam ewakuować uczestników obozów służbów, kiedy miały dwie koncerty, kiedy trzeba było ewakuować ponad 150 karcerzy, nie mówiąc do kilkudziesięciu, którym udzielono pomocy, przetransportowano do szpitala. Udzieliliśmy również pomocy psychologicznej, z uwagi chociażby na fakt, że to właśnie nasza pani psycholog jako pierwsza dotarła do tej szkoły, gdzie były dzieci, a także rodziny. Bardzo dziękuję. Zatem będziemy przyglądać się tej sytuacji i też przekazywać Państwu na
bieżąco te komunikaty związane z tą trudną sytuacją, z tą tragedią, w jakiej znalazło się duża część naszego kraju. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pan Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, był gościem audycji Aktualności Dnia. Stadion Narodowy, Święta Bohera. Zapraszam.